Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, program W Centrum Wydarzeń. Drodzy Państwo, za chwilę będziemy się łączyli z Kijowem. Dziś w nocy, ale także i teraz, godzinę temu, mieliśmy ostrzał stolicy Ukrainy. Rosja wzmaga swoje ataki. Na łączach powinien być już Michał Kujawski, Kyiv Post, czyli bardzo znana, ważna gazeta Ukrainy. Michale, czy jesteś z nami? Tak, dzień dobry. Powiedz najpierw, co się działo. Baliśmy się, że się z tobą nie połączymy. Musiałeś zejść do schronu. Był alarm przeciwlotniczy, ale chyba poważny, bo coś trafiło w budynki Kijowa. Tak, tak. Miało to miejsce mniej więcej półtorej godziny temu. Poranek jak każdy inny. Natomiast rozbrzmiały alarm przeciwlotniczy i dosłownie 10 może sekund po pierwszym sygnale usłyszałem potężne uderzenie, potężny wybuch, więc no postanowiłem oczywiście szybko uciekać do schronu i biegnąc, też zbiegając na klatce schodowe, mieszkam na 5. piętrze, słyszałem też za ścianą jakąś serię innych, przez ścianę serię innych kolejnych eksplozji. Ulice właściwie tutaj na Majdanie, bo mieszkam w pobliżu Majdanu, opustoszały totalnie, więc wszyscy też bardzo poważnie to traktują i no, takie eksplozje w Kijowie niestety zdarzają się coraz częściej, są regularne. Tak jak jeszcze rok temu alarmów było mnóstwo, natomiast eksplozje należały do, no były rzadkością, natomiast w dniu dzisiejszym no to nie jest nic niestety nadzwyczajnego, także tutaj ludzie żyją. A tu pojawia się pytanie, bo właśnie obrona przeciwlotnicza Kijowa na początku wojny była znakomita. No dzięki temu też udało się przetrwać szturm rosyjski. Teraz, może zaraz uda się to wyemitować, przesłałeś nam materiał, ten huk. Są już pierwsze zdjęcia zniszczonych budynków. Co się stało, że ta obrona przeciwlotnicza przestała być skuteczna? Czy to może Rosjanie zmienili taktykę ostrzałów? No zdecydowanie tych ostrzałów jest coraz więcej. I te ostrzały są absolutnie regularne na terenie też całej Ukrainy, całego kraju. Jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, to faktycznie tutaj żołnierze dają z siebie wszystko i część z tych rakiet według doniesień medialnych, według też oficjalnych informacji instytucji państwowych została strącona. Z tego, co też nie wiadomo, to na Kijów zostały wystrzelone rakiety balistyczne, hipersoniczne z Krymu, więc ten czas, kiedy one tutaj dotarły, to naprawdę był bardzo, bardzo, bardzo szybki. Zresztą, tak jak wspomniałem, eksplozje rozbrzmiały dosłownie 10 sekund po tym, jak się rozpoczęły te ataki. To my pokażemy twoje nagranie. Dotarło do nas, proszę, teraz o materiał. To jest kilka sekund, ale nasz gość nagrał to własnoręcznie. Słychać ten wybuch. To nawet na początku wojny jednak było rzadkie. Jeśli już Rosjanie w nocy ostrzeliwali, to czasem wtedy jakiś pocisk trafiał, ale teraz w biały dzień to rzadkość. Michale, jakie są nastroje Ukraińców, jeśli chodzi o rosyjską inwazję? To jest już 2 lata wojny. Ukraińcy mają prawo być zmęczeni. Czy faktycznie... No tak jak może niefortunnie radził papież Franciszek, ale pojawia się jakaś idea takiej białej flagi, czy Ukraińcy są jeszcze zdeterminowani, by bronić swojego kraju? Są zmęczeni, natomiast są również tym samym zdeterminowani. Dla nich kwestia rozmów jakichkolwiek pokojowych z Ukrainą znaczy po prostu to, że będzie nastąpi kilka lat przerwy i kolejnie Rosja zaatakuje ponownie. Dla Rosji... Dla strategii rosyjskiej jest po prostu upadek państwa ukraińskiego jest koniecznością. Więc każde rozmowy pokojowe w tym momencie będą prowadziły tylko do zamrożenia konfliktu i za kilka kolejnych lat Rosja uderzy na Ukrainę ponownie. Też przypominam, że tak jak faktycznie ta pełnoskalowa inwazja rozpoczęła się no, niewiele ponad 2 lata temu. Dlatego wojna trwa już 10 lat. Więc Putin, Rosja cały czas próbowały w jakikolwiek sposób sabotować Ukrainę. Więc atakować, przyjmując Krym, Donbas, Ługańsk i tak dalej, prowadząc wojnę hybrydową, od 2 lat mamy tę pełnoskalową wojnę, więc rozmowy pokojowe po prostu no, nie wchodzą w grę i no, nie będą absolutnie prowadziły do niczego konstruktywnego
dla państwa ukraińskiego. Ukraińcy nie mają się jak cofnąć, bo też podpadając pod rosyjską okupację, no są czasami eksterminowani, czasami wywożeni w głąb Rosji, więc to nie jest taka wojna, którą sobie można po prostu zakończyć nawet oddaniem terytorium. Ale skoro omówiliśmy już ten atak, którego byłeś świadkiem, chciałbym, żebyśmy przeszli do tematu, na który się umawialiśmy w przygotowaniach do tego programu, bo odnotowujesz to pewnie na Ukrainie, rozkręcają się trochę nastroje antypolskie. Z kolei i w Polsce i takie filmiki, media społecznościowe zaczynają podkreślać niewdzięczność Ukraińców. Na Ukrainie się mówi, że Polacy tym blokowaniem granicy zadali cios w plecy. Jak to z perspektywy Kijowa dzisiaj wygląda? Bardzo dużo rozmawiam z ludźmi tutaj, natomiast nie widzę jakiejś niechęci wobec Polski, szczerze mówiąc, tu w Kijowie. Raczej widzę dużo znaków zapytania i konkretny i absolutny brak wzajemnego zrozumienia. Dwa lata temu bardzo dużo Polaków, zresztą Ukraińców również, mówiło o tym, jak polska i ukraińska kultura są sobie bliskie, mamy wspólną historię, rozumiemy się doskonale. Czy po dwóch latach widzimy, że to po prostu to nie była prawda? Prawda, faktycznie wiele nas łączy ze sobą, natomiast wiele też dzieli. I tak jak Polacy nie rozumieją pewnych kodów tych kulturowych, historycznych, ukraińskich, tak Ukraińcy nie rozumieją też Polski. Ale tu ci wejdę w słowo, bo pewnie masz na myśli, że dla nas wysypanie zboża to bywało w protestach rolniczych dosyć typowe, ale Ukraińcy mają zakodowaną tę traumę wielkiego głodu lat 30., której to głód zorganizowali Sowieci, i dla nich wysypywanie zboża jest no taką jakby groźbą, taką odwołaniem się do najgorszej traumy ukraińskiej. Tak, zgadza się. Więc dla protestujących w Polsce formą protestów jest właśnie, nie wiem, palenie opon, wysypanie zboża. I to, no oczywiście to jakieś są reakcje, wzbudza i tak dalej. Natomiast dla Ukraińców jest to po prostu trauma, jest to zboże, nie jest po prostu tylko zbożem, jest to część jakby, część tożsamości tej historycznej i kulturowej Ukraińców. Więc po prostu w tym momencie jest idealny przykład właśnie do wskazania na to, jak się różnimy jednak. Inną rzeczą jest chociażby kwestia granicy i protestów na granicy z Ukrainą. I bardzo często padają tutaj pytania, dlaczego rolnicy nie protestują na granicy z Obwodem Królewieckim czy też z Białorusią. Jest to proste, bo po prostu z naszego punktu widzenia to jest zupełnie niewytłumaczalne, bo te granice są zwyczajnie zamknięte, czego Ukraińcy nie wiedzą, po prostu nie wiedzą. Więc podsumowując, relacje między Polską a Ukrainą uważam za paradoksalnie najlepsze w historii. Jak spojrzymy na rzeczy te dobre, na ilość kontraktów, między innymi zbrojeniowych i tak dalej, to Ukraina nie ma większego przyjaciela niż Polska, Litwa czy pozostałe państwa bałtyckie. Natomiast to, że obserwujemy jakieś spory, to nie świadczy o tym, że te relacje są złe. Relacje nie są stanem stałym, relacje są procesem, miejsca mają swoją dynamikę. Możemy mieć 10 interesów wspólnych i jeden sprzeczny. I ten jeden sprzeczny element, jedna sprzeczna sprawa nie powinny powodować, nie powinny sprawiać wrażenia, jakoby te relacje miały nagle być złe, bo to nie jest prawda. Mamy po prostu spory. Natomiast im więcej będziemy opowiadać o tych sporach, to faktycznie ten klin pomiędzy Polaków i Ukraińców zostanie wbity. To prawda, i ja też pamiętam z pierwszego roku wojny, kiedy no byłem na Ukrainie większość roku, to ta przyjaźń i wdzięczność Ukraińców była namacalna na każdym kroku. Puszczano mnie do miejsc, gdzie nie wpuszczano innych dziennikarzy, bo ja byłem dziennikarzem z polskim paszportem. Ale teraz minął kolejny rok i ja bym nie wiedział, jak odpowiedzieć moim widzom, jakbyś ty mógł odpowiedzieć, czy Ukraińcy są wdzięczni. My też może trochę fetyszyzujemy to pojęcie wdzięczności, gdy tamci giną na frontach, ale wyobrażam sobie, że nasi widzowie chcieliby, aby takie pytanie padło. Czy Ukraińcy mają świadomość polskiego zaangażowania, pomocy, no i czy taką wdzięczność jakoś czują? Mają tego świadomość i tak jak pan redaktor wspomniał przed chwilą o tym, że polski paszport, polska legitymacja prasowa dodaje dużo więcej możliwości niż na przykład brytyjska czy amerykańska bardzo często. I w dalszym ciągu to się nie zmieniło. Jedno, co się zmieniło, to padają faktycznie pytania. Natomiast nie spotkałem się z żadnym faktycznie, rozmawiając z ludźmi, nie spotkałem się z jakimś brakiem sympatii do Polski, szacunku do Polski. Wręcz no, Polska jest traktowana tutaj jako jeden z największych sojuszników. Jest trochę, tak jak wspomniałem, niezrozumienia.
Natomiast cały czas Ukraińcy wiedzą o tym, że w Polsce mają bezpieczne schronienie, zakładają w Polsce firmy, mają rodziny, są w Polsce, pracują w Polsce i jednak wiedzą o tym, zdają sobie z tego sprawę, jak bardzo Polska pomagała od początku inwazji. Więc tak, pytania się pojawiają się pytania wśród Ukraińców, natomiast w kategoriach wdzięczności czy niewdzięczności ja bym tego absolutnie nie odbierał, bo po prostu się z tym zwyczajnie nie spotykam. Nie spotykam się z brakiem wdzięczności wobec Polaków. Natomiast bardzo łatwo też w każdej grupie społecznej, w każdym narodzie są różni ludzie, więc oczywiście, że na pewno znajdą się tacy Ukraińcy, którym z Polską jest nie po drodze, ale tak samo jak się znajdą Polacy, którzy nie wspierają Ukrainy. Natomiast i tu jest to moim zdaniem od lewa do prawa totalna mniejszość. To jest bardzo ważne też zresztą trochę rozpatrywać to w kategorii wdzięczności. Jest takim typowo polskim nawykiem. Myśmy przekazali przecież tę broń nie z łaski czy humanitarnych pobudek, tylko po to, by Ukraina zatrzymała Rosjan dalej od naszych granic. To było w naszym interesie. Ale powiedz mi, bo pracujesz w mediach, to jest Kijów Post, to prestiżowa prasa. Czy tam na przykład są relacjonowane wystąpienia Andrzeja Dudy? Było tak w pierwszych miesiącach wojny. Andrzej Duda był takim symbolem przyjaźni polsko-ukraińskiej. Ja pamiętam, słuchaj, w walentynki takie życzenia się składało. Uściskaj mnie tak, jak Andrzej Duda naszego prezydenta. To na Ukrainie, prawda? Ale czy nadal można takie życzenia na walentynki sobie składać? Wydaje mi się, że tak. Andrzej Duda w dalszym ciągu jest, ma bardzo dobrą prasę, ma doskonałą prasę, jeśli chodzi o Ukrainę. Więc no i tak jest odbierany jako bohater narodowy niemalże tutaj, więc tutaj się pod tym kątem nic nie zmieniło. Zresztą też Ukraińcy obserwują całą polską tą klasę polityczną i no na szczęście też widzą doskonale, że zmiana władzy w Polsce nie zmienia do końca stosunku Polski do Ukrainy. Obserwują ten konflikt wewnętrzny Polski, natomiast nie przekłada się to na ten stosunek do Ukrainy. To są bardzo ważne dla nas informacje, zwłaszcza, że przez internet eksponuje się jakieś skrajne wypowiedzi, tak? To się klika, jakiś Polak narzeka na Ukrainkę w sklepie, więc od razu to podbudza emocje, ale właśnie widzimy przecież te przebitki z Ukrainy, no tam jest naprawdę inna perspektywa. Powiedz mi, Michale, na koniec, jakie ty na przykład teraz teksty dla Kijów Post piszesz? Czym się tam zajmujesz, co może gdzieś budować więzi polsko-ukraińskie? Ostatnie dwa z moich trzech ostatnich tekstów były poświęcone właśnie relacjom Polski polsko-ukraińskich. Był to wywiad z Pawłem Kowalem oraz mój jeden artykuł na ten temat. W jakim tam jeszcze były te protesty związane ze zbożem i wszedłem taką polemikę z niektórymi ukraińskimi głosami i wskazałem na to, że jednak to, że mamy, tak jak wspomniałem, to, że mamy jakiś interes sprzeczny, to nie znaczy, że relacje są gorsze, albo że w Polsce była prorosyjska agentura, bo prawdą to absolutnie nie jest. Ale też nawiązując do tego, co pan redaktor wspomniał, jeśli chodzi o media społecznościowe, w Polsce jest popularny Instagram i Twitter, na Ukrainie jest popularny Telegram, więc bardzo często rzeczy, które widzimy my w Polsce, Ukraińcy ich nie widzą. Ukraińcy z kolei, my nie widzimy też tego, o czym rozmawiają Ukraińcy, jaka jest ta perspektywa ukraińska. I co jest też ciekawe, jak spojrzę na polskie media, zarówno te duże, jak i małe, od lewa do prawa, jak i też ukraińskie, obserwuję to, że my po prostu ze sobą nie rozmawiamy. Masz rację. Te płaszczyzny się ze sobą nie stykają. Telegram tu, a u nas Instagram i Twitter to zupełnie inna perspektywa. Nie zwróciłem nawet na to uwagi, choć przecież też byłem zaangażowany w relacjonowanie tej wojny. Właśnie widać skutki ostrzałów latem w Czernichowie 22 roku. Michale, mam nadzieję, że jeszcze będziesz przyjmował zaproszenia do telewizji w Polsce. Dzięki tobie mieliśmy pierwszorzędną relację z Kijowa. Dziękuję ci bardzo i powodzenia. Dziękuję również. Do usłyszenia. Dziękuję też państwu, ale zapraszam do pozostania z nami. Za chwilę podsumowanie kolejnych licznych wydarzeń w naszym kraju.